A są jakieś dokumenty o Area 51? Area 51 do Cument. Starożytni alienowie. Sekrety. O, National Geographic India. A po polsku coś jest? Trzy lata temu. Ale jakoś. O chuj. Jak już jesteś wciągnięty w ten folder. Wiem co to za chłop, oglądałem dokument o nim. Na YouTubie Boa Lazara. Gość mu nie wierzył, dopiero po czasie. 51 i opowiada o spotkach, nad którymi pracował PEPO. Ty, a to jest ten Lazar chyba właśnie, o którym mówisz. Ten ziomek. Co on opowiadał wszystko tak szczegółowo mocno. I mu nie wierzyli i po czasie mu wierzą. Cześć. Strefa 51 to dokument. To tego szota, co ci wyslalemy w donacie, czy kaskę farmisz? Kilometrów na północny zachód od Las Vegas, na posępnym pustkowiu, leży tajemnicze miejsce znane pod wieloma nazwami. 50 minut trwa i przestarzałe informacje ma chyba, bo 7 lat. Nie myślałeś o tym, żeby zabrać nas na ryby? Jakiś Streamir. Wszyscy niebiańskie rancho? Na razie nie. Groom Lake. A przede wszystkim strefa 51. A już słyszałem o informacjach, że udało im się odtworzyć technologię ufoludów. Jakimś mają trójkątny statek Aurora, który może być niewidzialny. I testują go. No. Rząd nie chce przyznać, że ma tam bazę. Z napędem antygrawitacyjnym. Pojebane. Nie byłem. Widziałem pas startowy i budynki. To bardzo tajna baza. Ameryka wie o strefie 51. To powszechnie znany termin. Rząd realizował tutaj wiele z najważniejszych i najtajniejszych projektów. Strefa 51 to pożywka dla teorii spiskowych. O! Ludzie chętnie uwierzą w najbardziej absurdalne rzeczy na temat prowadzonej tam działalności. O, tak. Nie wierzę, by rząd zdołał przez tyle czasu ukrywać UFO, które podobno rozbiło się tam rok po moim urodzeniu. A ja wierzę. Strefa 51 skrywa wiele tajemnic. Ujawnienie tych najbardziej strzeżonych doprowadziłoby do aresztowania wielu urzędników. Cały ten teren usiany jest czujnikami magnetycznymi i optycznymi. Przejdziesz za tę linię bez zezwolenia, a cię zastrzelą. Co ty pieprzysz? Strefa 51. Tajemnica katastrofy. Nie mam czapki foliowej. Musiałbym w PNG znaleźć, ale nie widzę żadnej. Oficjalnie rząd zaprzecza istnieniu strefy 51, mimo to stała się ona częścią kultury masowej, inspiracją dla filmów, książek i seriali. Jak zaprzecza? Jednak, aby w pełni zrozumieć jej mistyczną otoczkę, musimy... Nie, to jest przestarzały film. Jak zaprzeczasz, że istnieje? Już mi się nie chce oglądać tego. Farmazony. Co ty takiego garba masz? Wyhodowałem. Albion Online. Oj, to jeszcze filmiki sprzed dawna. To wyszło z jaskini. Nie, coś on. RMF FM. Kurde, chcę jeszcze jedną kanapkę zjeść. Gdyby i gramy. Te milion osób, które się zapisało na wydarzenie Facebookowe Raid na strefę 51 faktycznie się pojawiło, a nie zostali w domkach pizdusie, to może byśmy uwolnili już tych biednych kosmitów i pili z nimi harnaśka sad. Wirtualna Polska. Czy naprawdę porwało go UFO? O chuj. To ciemno.
pojęcia nie mam. Spotkanie z nimi miałem po tej stronie Kumaszy. Chwila, picie. 10 sekund. Ty kurwa jebany foliarzu. Ameryczka to kolebka teorii spiskowych dla takich paranoików jak ty. Patrząc na to wszystko logicznie jest duża szansa, że jakaś inna forma życia istnieje, ale na pewno nie lata w UFO i nie ma dużych butterfly oczu skosnych XD. Jak lubisz takie bardziej pojebane tematy, to obczaj klowe nad tajemnity binoculars. Mam wodę. Jeszcze ten filmik no będzie nie zabawny. Mogę. Chlop prawie 30 no, lat i wierzy w szaro zielone ludzi. Zobaczyłem ich jak szło dwie osoby. Stronę mojego jechania. Będzie po streamie obczajane. Filmy z Pentagonu. Bartosz oglądałem. PS3S na kpupy Astrofazę. PS fajne masz. Spotkanie z nimi miałem po tej stronie Kumaszyc nowych. Na swoim polu. Zobaczyłem ich jak szło dwie osoby w stronę nie mojego mieszkania. Kurwa, zaraz wyłączam. I pomiędzy nich wjechałem. Mieszkaniec Emilcina, nieżyjący już Jan Wolski, spotkał się jadąc polną drogą z dwiema dziwnymi istotami i zobaczył unoszący się nad polaną dziwny obiekt w kształcie prostopadłościanu. Został wzięty na ten obiekt. Tam spotkał kolejnych dwóch osobników, identycznie wyglądających jak ci poprzedni. Porwano go. I oni mi na furę skoczyli. Później mi dali rozkaz, żeby stanąć. Niby nie mówili słowami, tylko ręcami skazali. Kiwnęli rynku, żeby iść w stronę tego pojazdu. Tam była taka windeczka na dwie osoby, które się można było zmieścić. On wyglądał, ten pojazd, czysto, przezroczysto biały. Wielkość to mogła być tak od 4,5, może do 5 metrów długość. A szerokość to tak jak to autobus osobowy. W środku widziałem tylko parę tych nie gabronów. Nie wiem, po co narzekacie na brak streamów, czarnych, tak, butek, tiutek ma w was. Były, tak jak ja wiem, no niewładne. Bo nadal subujecie skrzydłami ruszały nogami, ruszały głowami, ruszały, ale nie chodzi. Szybko o prawdziwości relacji Jana Wolskiego z Emilcina przemawiają badania, jakim był poddany przez psychologów i psychiatrów, którzy, no, ich opinia była jednoznaczna. Jan Wolski mówi prawdę, to o czym opowiada miało miejsce w rzeczywistości. Nie ma tutaj mowy o żadnej nawet próbie manipulacji. Mieli kombinezony pokryte czoła i tutaj aż o tyndy pod brodę. Twarze mieli zielone. Jeszcze nie miałem. I ręce zielone, drobni, delikatni. Niskiego wzrostu. A ten incydent w Zimbabwe, co był, to wszyscy te postacie opisywały, że czarne są. W sensie, że są, że jakby skóra tych nie wiem jak to nazwać. Tych osobników, co widzieli, że czarna była taka. Do 150 cm. Oczy mieli skośne troszkę, tak. Policzki mieli wystane, widziałem kiedyś Chińczyków. To troszkę byli podobni do Chińczyków. Tylko Chińczyki to mi się okazywały kiedyś, to ich widziałem, tyńsi troszkę i wyżsi może. Ale może są i drobniejsi, no to ja nie wiem. Tu jak kręgosłup, jak szyja, przyznaję. Jak szyja jest do włosów. By było 9 maja. Mieli takie no cóż, wygarbienia. Dupę, nie, na jakim tle to było i na, nadzieję, czy tak, taka budowa na człowieka, czy tam coś mieli, to ja tego nie mogłem zauważyć prawda. I nie wiem. Mówili językiem, ale to bardzo ja się dziwię, że siebie mogli rozumieć. Z tego względu, że mówili tylko o tak, a tak odrobił to agresję, no to ja nie wiem. Przypomnijmy, to zdarzenie miało miejsce w 1900... Wszystkie filmiki foliarskie, co oglądałem, to oni
To były informacje, że oni nie mówią praktycznie. Zero, że zero dźwięków z siebie wydają. I wszystko to telepatia. W 1978 roku, wówczas w tej wsi nie było absolutnie żadnego dostępu do telewizji czy innych tego typu, nie wiem, tygodników na przykład. Kurde, oglądałbym ten dokument Netflixowy, on jest fajnie zrobiony, ale no nie mogę. Chciałbym z Netflixem się dogadać, a to raczej nie wystąpi. Gucio jako ekspert od czy także Jan Wolski nie mógł, nie miał bazy, dzięki której mógł zmyślić taką opowieść. To mieli kształt oraz urządzenia tych sopnic, co u dachu wieszli. I łamali sobie takie małe okruszki, nieduże, i brali do ust. Pyta się mnie nie słowami, tylko na migi, czy ja bym to mógł jeść. Chcieli mnie poczęstować, ale mnie się tak coś kazało zmyślnie, no i kiwnąłem głową, że nie. Kurwa, chcieli mu dać ufoludowe żarcie. Też bym nie zażarł. Dali mi rozkaz, aby się rozebrać. Przede mną stanął, miał w kształcie dwóch talerzyków. Trzymał w ręku. Z przodu mi coś złożył te talerzyki, żegnęło lekko. Później mnie przekręcił, za ramię tak mnie wziął, bokiem do niego. Później z tyłu i z drugiego boku. Ale co? No i pokazał mi, żeby się ubierać. Bo mi skazał, żeby sobie wychodzić. Gościu to jednak miałem na ten stopień stanąć, ale się odwróciłem do nich i powiedziałem, czapkę zdjąłem i do widzenia. To się wszyscy ukłonili. Stronę no, please. No i dałem ten krok i zjechałem na dół. No i tyle. Dobra, można grać. W sumie jak są takie przypadki, że ludzie mówią, że coś takiego im się wydarzyło, czemu nie ma dowodu jakby żadnego? Czemu nie podpierdolą jakiegoś z czegokolwiek z tego statku? Albo, nie wiem, jakikolwiek przedmiot dziwny, co mógłby być nie z tego pochodzenia? Żeby mieli jakiś dowód. Oj. Ciekawe czemu? No. Witek, oglądałeś film Znaki z 2002 roku. Wydaje mi się, że...